Ja mam 48 lat, 183 cm wzrostu i podniosę może ze 3 kilo. A panowie? Może najpierw Jacek. Nie wiem, ile podniosę, także... Ale więcej niż 3 kilo, mam 55 lat, 180 cm wzrostu. No i właśnie z tymi ciężarami to będzie... No dobra, no to przejdźmy do... Do tej prowokacji. Do końca tej prowokacji. Teraz chyba muszę ja pochwalić się, ile mam lat. Mam lat 51. Wzrost też powiedzieć. Jestem najniższy w tym towarzystwie. Mam 1,70 m, a rekord życiowy i w niektórych federacjach jako to uważane za rekord świata to jest 230 kg. Przy wadze 93 kg. Drodzy panowie, to jak jesteśmy już po prezentacji, to pozwólcie zapytać o coś, co bardzo widać z filmu. To znaczy, że panowie się bardzo lubią, więc chciałem zapytać, w czym jest źródło tej sympatii, co w sobie najbardziej lubicie i może najpierw to, a potem jak się poznaliście w ogóle, bo to chyba też jest ciekawe, ale nie uciekajcie od tej sympatii, dobrze? A to ciekawe, nie? Bo nigdy o tym nie rozmawialiśmy, nie wiem, to może być trudne. Może ty zacznij, tak? Bo lubimy się. Nie. To znaczy, proszę państwa, ja tak powiem, no, to był bardzo trudny film, szczególnie dla bohatera i dla Hovenesa i to, że siedzimy tutaj razem, to chyba dowód na to, że lubimy się i udało się nie przekroczyć takiej cienkiej granicy, jaka czasem kusi autora, reżysera filmu, żeby pójść gdzieś dalej, a do tej granicy się wielokrotnie zbliżaliśmy, ale chyba cała tajemnica naszej sympatii, tak myślę, polega na zaufaniu, nie? I pewnie dlatego, kurczę, nie wiem, ja w ogóle go lubię, bo on jest fajnym gościem, no to widać z tego filmu. Tak można Hovenesa nie lubić, no. Teraz ty. Uciekłem od tej odpowiedzi, jak państwo słyszeli, nie? To cisnę. Jacek był jeden z pierwszych osób, który poznałem w Polsce i tak troszeczkę z bliska poczułem taką sympatię. I to przede wszystkim... Nas też połączyło judo, o czym Hovenes mówił sport, w filmie. Tak. Judo, bo Jacek trenował judo i był sympatykiem judo, a jak dowiedział się, że ja jestem zawodnikiem i przyjechałem do Polski jako zawodowiec, to już był ten pierwszy krok do znajomości. Ale ja zawsze doceniam ludzi, którzy są sobą, są inni, są oryginalni. Więc dostrzegłem taką, że to jest to, że trudno powiedzieć. Jest inny niż każdy. I nasze rozmowy nigdy nie były nudne. Spotykaliśmy się przeważnie w takim klubie Bagdad Cafe, bardzo sympatycznym miejscu, kiedy Jacek przychodził już zmęczony z całego dnia pracy posiedzieć i zawsze miał coś fajnego do rozmowy, tak? I łączył nas właśnie te ciekawe tematy. I to chyba coś tam zostawiło u Jacka, że zwrócił się do mnie propozycją zrobić film i podzielić się moją historią. To ja powiem, dlaczego? Bo zresztą Hovenes to zna, ta historia, bo taki film się rodzi w głowie czasem... Jacek jest dziennikarzem, a właściwie był i w tej sytuacji już nie będę musiał zadawać żadnego pytania, gdyż Jacek sam mnie sobie zada i odpowie. Ale takie miało być pytanie. O tym mówił, że jestem oryginalny, tak? A to ja tylko bardzo krótko dokończę. Właśnie 20, bardzo krótko się, jak już, bo rzeczywiście połączyło nas judo i to możemy chyba powiedzieć. Potem byliśmy cały czas ciekawi siebie i ze sobą utrzymywaliśmy kontakt przez wiele lat. I kiedy ja nie byłem już ani czynnym zawodnikiem, nie byłem trenerem, ale chciałem mieć kontakt z judo, to sędziowałem albo brałem udział w otwieraniu zawodów i patrzyłem, przyjeżdżali trenerzy z dziećmi. I przyjeżdżali trenerzy, tak to będzie skrót myślowy, z polskimi dziećmi. Dzieci miały walki, zawody i sobie szły do rodziców albo szły na widownię, a te dzieci Hovenesa tak jak gąski za nim, tak wisiały na tym wielkim człowieku, tak ja patrzyłem. I to, co mówiła Asia Anderwald, też judoczka, partnerka biznesowo-sportowa Hovenesa, że on sobie nie radzi z takimi zupełnie dziećmi. I wtedy pierwszy raz chyba pomyślałem, kurczę, to jest coś. I trwało to tak wiele lat, aż
aż państwo widzieli. No ale właśnie, aż zdecydowałeś się, żeby zrealizować film. Zaraz porozmawiamy, jak ci szło namawianie i tak dalej, ale w ogóle skąd ten pomysł na film, bo to jest podstawowa rzecz, prawda, że nie o każdym, kogo się lubi albo się przyjaźnicie, czy jakbym to nazwał, to jednak wydaje ci się ciekawym, przepraszam, że o człowieku można powiedzieć tematem na film, ale ciekawym człowiekiem do zrobienia o nim filmu, może tak ładniej. Tak, ja robię bardzo dużo rzeczy w życiu. Jedną z tych rzeczy jest też praca w szkole filmowej w Łodzi i tam uczę technik telewizyjnych studentów produkcji telewizyjnej. I pomysł, który gdzieś pewnie w mojej głowie siedział, wziął się i tutaj trzeba przywołać dziekan tego kierunku, Roman Sawka, ponieważ ja nigdy nie chciałem, bo ja nienawidzę pisać, nie chciałem pisać prac naukowych. No i nie piszę, jeszcze nigdy żadnej nie popełniłem, ale w szkole filmowej jest ten komfort, że można też stworzyć film i Roman Sawka mi mówi, Jacek, wymyśl mi bohatera. No i tak, i to był chyba pierwszy bohater, którego wymyśliłem i to już był koniec, bo już dziekan stwierdził, że ten film musimy zrobić. I to jest bardzo proste, już nie było wyjścia, bo i okazało się, że w ogóle dziekan, jak był studentem, pamiętasz, on mówił, był w podróży i nie wiemy, czy w kimś się zakochał tam, czy coś przeżył, ale coś przeżył pięknego w każdym razie, bo jak odbyliśmy, bo bardzo chciał też pojechać do Armenii, a im bardziej poznawał Chovanesa, tym bardziej chciał, żebyśmy rzeczywiście w tym uczestniczyli, także to był trochę zbieg okoliczności, że ten film powstał. To nie była taka praca, że ja miałem zdokumentowanego bohatera. Ja wiedziałem, że ten film chcę robić i dążyłem do tego, bo takich no, pomysłów na jakieś filmy, które mogłem kiedyś zrobić, mam, nie wiem, kilkanaście. No to moja żona i osoba, która mnie ogarnia, mój producent, czyli Jola, wie, i ile trzeba się ze mną namęczyć z pomysłami, które siedzą w mojej głowie i czasem wystarczy naciśnięcie takiego przycisku i profesor szkoły filmowej ten przycisk w mojej głowie nacisnął i potem już Chovanesowi nie odpuściłem. I... No tak, ale co to znaczy nie odpuścić Chovanesowi i co dla pana Chovanesie oznaczało, że przychodzi Jacek z propozycją filmu? Zawsze pan marzył, żeby być aktorem, czy przeciwnie, przeraziło to pana? No nie, to tak naprawdę ja na samym początku myślałem, że to ma być film o Armenii i o historii Armenii. Tak od razu szczęśliwy powiedziałem tak, bo chcę opowiadać o mojej ojczyźnie. I później, jak film powstawał, to bardzo dużo rozmawialiśmy, bardzo dużo mieliśmy spotkań. Później wczoraj, znaczy ja się przygotowałem, historia Armenii, tak mówię, jak ma być profesjonalne, żeby tam przypomnieć sobie tak naprawdę te ważniejsze daty, ważniejsze zdarzenia z historii Armenii. A później my rozmawiamy, a później wieczorem robię sobie analizę naszych rozmów. Mówię, on w ogóle nie pytał mi o Armenię, cały czas pytał mnie. I tak w którymś tam razem jak rozmów, to dopiero zrozumiałem, Jacek mi powiedział, mówi, ale to ma być film o tobie, a nie do Armenii. Ale już było za późno, żeby odmówił. Tak jak byłem przygotowany, że robimy film o Armenii. No ale i tak mam nadzieję, że to przez ten nasz film, ten podróż taki sentymentalny do Armenii państwu się spodobało. Jeśli ktoś nie był w Armenii, to miał okazję chociaż ten kilkadziesiąt minut z nami tam po prostu frunąć. To uchylmy rąbka tajemnicy wobec tego pierwszego z rąbków. Mianowicie wspomnieliście o tym, że kiedy właśnie ludzie na bazarze dowiedzieli się o tym, że powstaje film o Armenii, to oni nie byli w stanie za nic zapłacić, bo wszyscy chcieli wszystko dać za darmo. To znaczy, że gościnność była taka, dobrze zrozumiałem, że nie było mowy o pieniądzach. Tak, nie wiem, duże jest poczucie dumy albo duże jest poczucie chęci dzielenia się. To ja poleję, zanim ten temat rozwiniemy. Chovanes mówi, tak? To może ja powiem, że skala tego zaproszenia, to co nawet na mnie zrobiło wrażenie, to był pierwszego dnia, kiedy my jechaliśmy autem, nie wiem czy Ola pamiętasz, i dzwoni telefon do Oli. Ola tak patrzy, mówi, to jest ormiański numer. To nie wiemy, czy odbierasz ten numer, czy nie odbierać. No Ola odbiera i się okazuje, że dzwoni do nas z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Armenii i interesują naszym pobytem. Normalnie jak się robi film, to trzeba zgłosić to.
I zadali nam pytanie, czy wszystko jest w porządku. To znaczy, ja przyjąłem słuchawkę, żeby rozmawiać w języku armieńskim, czy wszystko jest w porządku, czy mogą nam pomóc. I nawet na mnie to zrobiło wrażenie, że do nas dzwonią z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i zadają nam takie pytania. Każde drzwi były przed nami otwierane. Nigdzie nie płaciliśmy żadnych pieniędzy, żeby robić filmy, nawet to jak było też miejsce też prywatne, a tam też było tak, żeby zrobić film w miejscach świątyni, to już państwo tutaj nie mogło dać pozwolenia i musiało dać pozwolenie Kościół. Więc Kościół również wyraził zgodę, tylko że dziwnie było to, że chcieli od nas scenariusz. Ja mówię tak, ale nie mamy żadnego scenariusza. To było śmieszne, że film powstał bez żadnego scenariusza. To są wszystkie nasze rozmowy, spotkania. Idąc na plan, ja nie wiedziałem, o czym będziemy rozmawiali. To wszystko było w głowie Jacka. To naprawdę było niesamowite. I praktycznie cały czas my rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy ponad miesiąc przed filmem, to wszystko zostało w głowie Jacka i później rozmawialiśmy cały czas w trakcie filmu i w ten sposób powstał ten film. Tak, bo zdradził pewną tajemnicę chowane z produkcji, że to co powiedziała Diana, córka Chovanesa, że to jest perfekcjonista i tak do końca nie można byłoby mówić, dokładnie podawaliśmy pewne tematy, bo by się przygotował, to znaczy Chovanes jakbyśmy robili, jakby te zdjęcia trwały z 2 miesiące non-stop, to przypuszczam, od wielu z nas byłby lepszy w tych dziedzinach, które robiliśmy, bo wszystkiego musiał się dowiedzieć, o wszystkim musiał wiedzieć, jak wygląda plan zdjęciowy, jak pracuje kamera, w jaki sposób to się układa, a ta rozmowa to był... No to też była taka trochę sztuka takiego poznania się między nami, nie? Bo to były dwie strony, tylko ja miałem ten komfort, że siebie wycinałem, tak? I zostawiałem Chovanesa w związku z tym. Tak, to się rzeczywiście, bo to czasem łączyło się, to były długie wypowiedzi czasem moje, bo wymienialiśmy się często myślami, tak? Wymienialiśmy się swoimi poglądami na tym, co obserwujemy, bo Armenia rzeczywiście jest tak cudowna, że ten kraj się chłonie, bo to jest... Zdjęcia nie oddadzą tego kraju, bo to można powiedzieć, jak tam się rzeczywiście jest w świątyni Gerar, to jest to miejsce, jedno z pierwszych, które było pokazane, o którym Chovanes mówił, że tam był chrzczony, no bo faktycznie tam był chrzczony i tak było, to gdy przyjechaliśmy tam pierwszego dnia, a tam mieliśmy komfort, bo mieliśmy taki jeden dzień, gdzie nie robiliśmy zdjęć i mogliśmy obejrzeć te miejsca, chociaż nie mieliśmy czasu praktycznie na dokumentację, to tak usiedliśmy i tam po prostu tak siedzieliśmy, bo to 1700 lat chrześcijaństwa, świątynia, która ma prawie 2000 lat, no to ja przepraszam, możemy jechać do świątyni Wang, no gdziekolwiek w Polsce, a tam świątynia wykuta w skale, płynie jeszcze rzeka poprzez tę świątynię, gdzieś tam jest włócznia przeznaczenia według legend i ta tajemnica, która tam jest, ten spokój, to wszystko, o czym zresztą Chovanes mówił, jest taką rzeczą kompletnie nie do opisania chyba przez nikogo, no jest do przeżycia po prostu. I to też nam pomogło, myślę, w tym dialogu między nami. Zanim spróbuję Państwu oddać głos, to jeszcze mi takie przyszło do głowy pytanie, bo Jacek bardzo ładnie powiedział o tym, co w Armenii go urzekło. A jest takie miejsce w Polsce, które dla Pana jest takim ładowaniem akumulatorów? Tak jak mówi Pan w filmie, wracam do Armenii i dopiero tam się czuję tak. Konkretne jedno miejsce nie mam, ale jako sportowiec bardzo często wyjeżdżam na zawody i to też miałem takie pytanie od naszego operatora. Mieliśmy wspaniałego operatora Artura, który czasami sam zadawał mi pytanie i niektóre teksty, opowieści to jest też odpowiedzi na Artura pytania. Mówię, jak wracasz do Armenii, czujesz ten zapach, to powietrze, ten smak, co czujesz, jak wracasz do Polski? Jak właśnie z zawodu, z zagranicy wracam do Polski, jak przekraczam granicę, jeśli jestem samochodem albo ląduję na lotnisku w Warszawie, to czuję, że wracam do domu. To jest coś przyjemnego, miłego i coś
człowiek jest tak bezpieczny, że jesteś u siebie. Właśnie to najbardziej odczuwam, jak jestem w Polsce. A takiego szczególnego jednego miejsca to trudno mi określić. To jest właśnie tak, cały nasz kraj, cała nasza Polska. Pięknie. Czy państwo mają ochotę zapytać o coś albo podzielić się wrażeniami? A jak nie, to będę pytał dalej. Jestem gotowy. Ale może... Wiem, że zawsze jest trudno być pierwszym, więc ja jeszcze daję sobie szansę, a jak ktoś będzie miał ochotę, to proszę dawać znać, dobrze? Wiem, że to niełatwe. To powiedzcie proszę waszym zdaniem, w czym jesteśmy my, Polacy, my Ormianie, do siebie podobni, a w czym się różnimy? Bo na przykład, nie wiem, gdzieś tam, dobra, no nie będę zresztą sugerował, powiedzcie proszę, jak sądzicie, jeśli w ogóle uda się takie przykleić kalki, czy przykleić takie łatki. W czym jesteśmy podobni, a w czym się różnimy? No to już większość życia mieszkasz w Polsce, nie? Jakby tak popatrzeć, bo ten film to była tak połowa. Znaczy ja trochę naokoło ci opowiem, tak trochę chytrze mi było, znaczy to, czego w Polsce mi coraz bardziej brakuje, to, czego tak bardzo tam doświadczaliśmy, to, że ludzie są tak bardzo dla ludzi. I to posłużę się też opowieścią Hovhannessa, który mówi, że kawy nie pije się po prostu. Jak ktoś wstaje rano, to nie pije sam kawy, tylko idzie do sąsiada, a drzwi są pootwierane, żeby można było do siebie spokojnie wejść. Ja mieszkam w osiedlu, które jest w Łodzi, które jest otoczone płotem i życie między ludźmi, życie sąsiedzkie polega na tym, że ludzie wsiadają w swoje blaszane rumaki, wyjeżdżają i wracają i tyle się widzą. No i to znaczy, no ja na szczęście mam taki charakter, że chyba jestem jedyną osobą na tym osiedlu, a mieszkam tam 20 lat, które wszystkich zna. A oni mimo, że też tyle mieszkają, to na przykład nie wiedzą, kto mieszka, mimo że to jest małe osiedle po drugiej stronie. W Armenii kompletnie tego nie ma i to też będzie odpowiedź przykładem, no ale tak chyba najbardziej lubię i zresztą po to zacząłem filmy robić, żeby te przykłady padały. To jest takie, co nas trochę zabolało i czasem i w Polsce mi tego brakuje, a to było, bo tego wielokrotnie doświadczam. Doświadczam zresztą też tego, tylko to ucieka nam coraz bardziej. Bo im bardziej się bogacimy, tak najprościej mówiąc, tym bardziej cieszymy się przedmiotami, a mniej cieszymy się ludźmi, mniej cieszymy się rozmową, bo nie mamy takiej potrzeby. A przyjaciel Hovhannessa, o którym mówił, to jest ten mnich John i to była prawdziwa historia, bo Hovhannes był przygotowany do filmu, tak? Mimo że go tam przechytrzałem trochę i wiedział, jacy ludzie do filmu będą potrzebni, jacy nam się przydadzą i wyjeżdżał z poczuciem porażki. Rzeczywiście wsiadaliśmy do samolotu, jeszcze w samolocie rozmawialiśmy, no nie mam tego Johna, ale on jest mnichem, on nie ma samolotu, nikt nie wie, gdzie on jest. No i rzeczywiście spotkaliśmy go przypadkiem przy kościele. To jest bardzo biedny człowiek, bo ale pierwsze, co postanowił, to chciał nas koniecznie zabrać na ugościć całą ekipę na obiad, chociaż pewnie by nie miał na życie przez parę miesięcy potem, tak? Ale to było i kombinowaliśmy, taka rozmowa była z Hovhannessem, w jaki sposób Johnowi odmówić, bo on by nie pozwolił na to, żebyśmy my zapłacili za obiad, bo to była jego Armenia i my byliśmy jego gośćmi, to był jego przyjaciel, który przyjechał z dalekiej Polski i to jest i podobieństwo i różnica, bo to u nas zostało, ale to gdzieś nam ucieka, Ormianie to jeszcze mają i chyba podobnie jak my, to chociaż trochę w inny sposób też bardzo bardzo wszystko przeżywają i w tym jesteśmy chyba podobni, nie? W takiej rzeczywiście brania bardzo dużo do siebie i na siebie. No to jest tak nie, klasycznie, jak u nas się powie kobiecie ładnie dzisiaj wyglądasz, to ona powie, ale wczoraj wyglądałam brzydko, nie? Może zły przykład, ale wiedzą państwo pewnie o co mi chodziło, bo coś takiego jest, przypuszczam, że społeczeństwa skandynawskie tak nie mają, no bo jak ładnie dzisiaj wyglądasz, powie się kobiecie, ona, no tak, no ładnie dzisiaj wyglądam, nie? A Ormianki i Polki mają ten pierwszy przykład raczej. A pan? U mnie, ja pamiętam te pierwsze miesiące, jak byłem w Polsce, pierwszy ten rok, często widziałem różnice albo podobieństwo, ale największe zrobiło na mnie wrażenie, jak Polacy, podobnie jak Ormianie,
Szczom, może nie wiem, czy to słowo dobrze mówię, swoich zmarłych, z moich przodków. I to było niesamowite, jak ja pierwszy raz byłem na cmentarzu podczas, nie miałem żadnej rodziny w Polsce. Po prostu znajomi zabrali mnie na święto zmarłych. Jak ja to wszystko zobaczyłam, to zrobiło na mnie takie wrażenie, że ja w tego dnia byłem dwa razy i jeszcze wieczorem mnie zabrali, żeby zobaczyć cmentarz wieczorem. I zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie i tak samo jak w Polsce i tak samo jak w Armenii, jest to w tradycji głęboko w rodzinę i wtedy ja uznałem, że właśnie to jest naród, który ma same dobre cechy, ponieważ to jest jeden z tych najważniejszych. Jeśli nie pamiętasz swoich przodków, jeśli nie szanujesz ich, widziałem, jakie są zadbane cmentarze, jak ludzie dbają, jak ludzie często, jak później z roku na rok dowiedziałem się, jak często chodzą do cmentarza, do swoich przodków, rodziców, dziadków i to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. I właśnie tutaj, w tym momencie, tak trochę głęboko kulturowo dostrzegłem takie podobieństwo naszych narodów. A różnice w takim razie jeszcze pociągnę to? Bo, no dobra. Kulturowo to jest bardzo dużo tej różnicy także. To na przykładzie. Bardzo proszę. Początkowo to językowa, ponieważ z dziećmi zacząłem pracować od samego początku. Jak przyjechałem do Polski, to na samym początku nostryfikowałem dyplom i zacząłem pracować, ale dzieci nie dawały sobie sprawy, że to oni mi uczą polskiego, a ja uczę ich, wychowuję w aktywność fizyczną i judo. I to była taka współpraca, która tak naprawdę cały czas trwa. No teraz też jak z Państwem rozmawiam, to pewnie gdzieś tam jakieś błędy popełniam, ale człowiek się uczy całe życie. A to było najlepsze, że to dzieci właśnie mnie uczyli, a ja uczyłem ich. To była tylko jedna bariera, ponieważ nie mogę powiedzieć, że kulturowa to, no kulturowa raczej nie. Owszem, w Polsce jest trochę inaczej niż w Armenii. No różnica właśnie jest taka, że nauczyciel, trener w Armenii to jest ktoś bardzo ważny, bardzo ważny. W Polsce no niestety ten zawód traci szacunek już powoli. Zwykły przykład, dzwonię do mojej siostry kilka lat temu. No ona mówi, że siedzi w Google i uczy się. Już nie pamiętam czegoś, mówi, a po co ci to? No, mówię, co ty, mówi, pani kazała, bo jest olimpiada i muszę reprezentować klasę. No, aha, przypomniałem sobie stare czasy. Że pani kazała, no nie tylko każe dzieciom, jeszcze każe rodzicom, a rodzice uczyli się, bo musi reprezentować klasę, to więc tam nauczyciel, tam nie tylko nauczyciel, tam starsza osoba ma bardzo duży szacunek. Nie spotkamy starszej osoby, która w tramwaju stoi, nie spotkamy starszej osoby, która w kolejce stoi w kolejce, nie. Starsza osoba, wszyscy przypuszczałem, żeby ta starsza osoba podeszła do, jako pierwsza osoba do kolejki, tak? I tak zawsze tak jest tam. A to był przypadek. Naprawdę przypadek, ponieważ byłem sportowcem, chciałem spróbować swoje siły, możliwości za granicą. Jak wróciłem z wojska, tam rok czasu pracowałem i znajomi przyjechali jechali do Polski i mieli tutaj znajomości w klubie sportowym. I tak myślałem, że spróbuję sobie jako sportowiec zawodowy rok czasu, może dwa, swoje możliwości za granicą. Tak naprawdę chciałem spróbować w Polsce, bo jak dobrze wyjdzie, to jeszcze pójdę dalej, tak? Ale to naprawdę to od ludzi, których pierwszy spotkałem w Polsce, od tej serdeczności, od tej chęci pomocy. Ja nie wiem, ja jestem szczęśliwym człowiekiem, bo ja miałem samych dobrych ludzi przy sobie. Naprawdę, ja mam chyba taką siłę, że przyciągam dobrych ludzi. I pomagali mnie wszyscy, bezinteresownie.
Ja nie miałem żadnych problemów, ponieważ jak cokolwiek mi potrzebne było, to stali ludzie, którzy mi pomagali. Być może też jest tak, że środowisko sportowców tak jest, tylko że to środowisko sportowców później zrobiło się nie tylko sportowe, a też jest inne środowisko. To bardzo szybko znalazłem pracę, tak jak w filmie jest mówione, w takim klubie Bagdad Cafe. To był pierwszy pub w Łodzi. To był pub, gdzie chodzili artyści przede wszystkim. Krawał tam teatr powszechny, teatr Jaracza, teatr wielki. Tam ja co chwilę siedziałem i patrzyłem, dzisiaj widziałem Lindę, wczoraj widziałem dyrektora teatru powszechnego, później teatr Jaracza. Tam poznałem bardzo dużo aktorów i nie pamiętam już, zmarł, bardzo lubiłem z nim rozmawiać. Gra w filmie Gogel Mogel, grał, główny aktor był. Darek Siatkowski. Tak, no jak przychodził, to zawsze siedzieliśmy, rozmawialiśmy. On tam lubił tam dużo gadać, więc miałem bardzo, bardzo dużo znajomych, więc to powodowało, że czułem się w Polsce bardzo dobrze. I to z roku na rok przedłużałem pobyt no i poznałem żonę. I tak stało, że zostałem już od wielu, wielu lat jestem obywatelem Polski. Udało mi się też uzyskać. Tak, ponieważ w latach Związku Radzieckiego Kreml namieszał strasznie w granicy tych republik i ziemię ormiańską oddali do Azerom jako republikę, żeby byli w ich republice. Tam mieszkali Ormianie. To ziemia było to tysiące lat ormiańskie, ale to przez te 70 lat trwania Związku Radzieckiego to była już pod, tak jakby pod panowaniem Republiki Azerskiej. Wtedy w tych czasach nikt nie mógł nic robić, ponieważ no, tak zdecydował Kreml. A jak Związek Radziecki rozpadł, to każdy taki mały kraj, autonomia, chciał wrócić do swoich korzeni. I od tego się zaczęła ta wojna. Tak naprawdę ta wojna trwa do dziś. Cały czas jest ten konflikt. Ten konflikt pół roku temu, konkretnie przez 44 dni, był dokładnie taki, jak teraz mamy na Ukrainie. Dokładnie, tylko że my jesteśmy daleko, Armenia jest daleko, nie jest w interesie. Tamta wojna nie wpływa na gospodarkę światową. Tamta wojna nie wpływa na, nie grozi żadnej granicy europejskich mocarstw. Dlatego o tym nikt nie słyszał. Nie, nie. Góra Ararat to jest inna historia. Góra Ararat to jest historia w 1915 roku, kiedy podczas I wojny światowej Turcy organizowali i zrealizowali pierwsze ludobójstwo czasów współczesnych. Przez półtora roku, przez dwa lata zamordowali 1,5 miliona Ormian. I to można bardzo łatwo znaleźć. No, to nie było jak zrobić to w filmie, tą historię, ale tak jak Jacek powiedział, jeśli ktoś chce interesować się Armenią, to przeczyta o tym i obejrzy na YouTubie. I to było pierwsze ludobójstwo. 1,5 miliona Ormian zamordowano, tylko że to robili Turcy. A Azerowie to jest tak jakby ich małym odłamem Turcji. Tak, Armenia, tak ja może uzupełnię, to jest najstarszy chrześcijański kraj świata, to tam padło. 1700 lat chrześcijaństwa to jest... W 301 roku Armenia przyjęła chrześcijaństwo. No. 301. Tylko, że to jest jak król przyjął 301, tak naprawdę ta wiara już była tam kilkadziesiąt lat wcześniej już w kraju. I my się nazywamy wiara apostolska, to nie jesteśmy katolikami, nie jesteśmy prawosławianami, jesteśmy apostołami jako jedyny kraj na świecie. Jest takie troszeczkę bliżej do katolików i bliżej do, tak jakby po środku, bo to ta wiara przyszła do Armenii drogą apostolów. No, a to 650 lat. A to też było powodowane tym, że Armenia, tak jak też mówiłem w filmie, mieliśmy bardzo starą historię, ale był moment, kiedy byliśmy zagrożeni przez te mocarstwa Iran,
no, Persję, Turcję i dookoła mieliśmy samych krajów muzułmańskich. I właśnie królowie już cały czas myśleli w jakiś tam sposób uwolnić się. I właśnie wtedy chcieli się uwolnić religijnie, żeby odróżnić się, bo bali się, że któregoś pięknego dnia po prostu zniknie Armenia jako z mapy świata i stanie się kawałkiem Turcji albo Iranu. Wtedy Iran był bardzo mocnym krajem. No tak, zresztą Armenia ma chyba najgorsze geopolityczne położenie w świecie, najtrudniejsze może tak, bo tak możemy powiedzieć, bo jeśli... No ja z bólem serca mogę powiedzieć, że jedynym naszym sojusznikiem, bólem serca mówię, to jest Rosja, który też nie robi to dla Armenii, to robi dla własnych interesów, ponieważ to jest granica z Turcją i tam jest, po drugiej stronie jest kraj NATO i tam jest, stacjonuje wojsko rosyjskie. No i Rosjanie też podczas I wojny światowej, kiedy było ludobójstwo Ormian, to oni też w własnym interesie stawili granicę obecną Armenii, że to już Turcja nie mogła przechodzić dalej. I podczas tej wojny, który pół roku temu też było w Armenii, to też po 44 dniach też czekali, nie weszli tam pierwszego dnia. Jak zostało zamordowane około tam 10 tysięcy osób, a tak naprawdę pewnie jeszcze więcej, dopiero wojsko rosyjskie weszło tam i powiedzieli, że ma być pokój. I rozdzieliło. Czekali dlatego, bo były wybory w Armenii i pojawił się nowy przywódca, który tam powiedział nieśmiało, że może rządzi, warto tak współpracować z Europą. Także a tam jest rzeczywiście granice, to jest Iran, Turcja, Azerbejdżan, który ma ropę i który ma rzeczywiście ogromne pieniądze. To jest jedyny kraj chrześcijański, który jest... Jedyna spokojna granica jest z Gruzją w zasadzie tylko chyba. Z Iranem chyba, tak? Z Iranem dzieli nam kulturowo i religijnie, tylko że z Iranem my od 1000 lat nie mieliśmy konfliktu jeszcze. Generalnie mamy konflikt tylko z Turcją i z Azerbejdżanem, a z Iranem to 1000 lat temu mieliśmy wojnę. A czy w opinii, jeżeli chodzi o te różnice, to opinia społeczna na ten konflikt, czy na wojnę, czy na agresję Rosjan na Ukrainę patrzy inaczej niż w Polsce? Naród ormiański widział bardzo dużo bólu. I teraz jak ja rozmawiam z moją rodziną tam w Armenii, to oni współczują Ukrainę. Współczują i wiedzą, co to jest. I wiedzą, co to znaczy, jak bomba pada ci na szkołę, albo bomba ci pada na przedszkole, albo na domy, kiedy całe życie budowałeś i w jednej chwili nic nie masz. A co najgorsze, że tracisz też życie najbliższych. Więc jak ktoś przeżywał przez chwilę coś takiego, to nigdy nie będzie obojętny, kiedy inny naród przeżywa coś takiego. Ale to, co przeżywa naród, a co jest władza i polityka według swoich interesów to robią, to są dwa różne rzeczy. Ja do tej pory cieszę się, że po prostu Rosja nie ściąga Armenię do tej wojny. To ciągnęli do Czeczenii. A to jest tylko właśnie po to jest tam jest Kalidow, to jest manekinem Putina i on wykonuje rozkazy, bo za te rozkazy ma bardzo dobrze zapłacone. Jest jeden z najbogatszych ludzi w tym regionie. Ale Armenia na szczęście ma prezydenta wybranego przez naród i mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, tak, że jeszcze Putin jako sojusznika ściągnie Armenię do tej wojny. No, bardzo proszę. Mogę powiedzieć, że 10-krotnie wygrałem Mistrzostwa Europy i 10 razy wygrałem Mistrzostwo Świata. A jak pani zapyta, ile razy byłem drugi i trzeci, to już nie. Ale ile tych pucharów jest i medali pani pytała właśnie. Bo ja myślę, że pani zapytała. To mogę zapytać córce, bo to ona odpowiada za raz w miesiącu, żeby odkurzyć to wszystko. To jest cały dzień pracy. Jak będę chodził flagą Polski i koszulką Polski, to jeszcze mam więcej szansy, że ktoś mnie zaprosi gdzieś na kawę i na obiad. Ja przez 5 lat organizowałem wymiany międzynarodowe. Polska-Armenia, młodzieży. Z moją koleżanką właśnie organizowaliśmy. I Armenia jest, mimo tych wszystkich konfliktów, jest bardzo takim krajem bezpiecznym, jeśli mówimy o w środku kraju, nie przy granicach.
No i spacerujemy wieczorem po Staruwie. I przed nami nasza młodzież idzie do przodu, tak spacerujemy za nimi i zawsze mieliśmy ormiańskich zawodników ze sobą, bo oni zawsze czuli, że muszą być z nami, żeby było bezpiecznie, bo mieliśmy nasze też dziewczyny z sobą tak w wieku 16-17 lat, bo oni mówili, nie, musimy zawsze być. No i podchodzi do Ormian grupa kilku osób, znaczy do tych naszych podopiecznych kilku osób, od razu tak jakby wyskakują do nich. I no, podchodzimy blisko, a ja zaczynają ludzie mówić po polsku. I się okazuje, że są słuchali język polski i okazuje się, że dwóch z nich studiowało w Warszawie i od razu podeszli, od razu zaczęli zagadać. Od razu mnie zapytali, czy mogą ich zaprosić tutaj, czy mogą wziąć, tam nie mówi się na piwo, mówi się, czy mogą wziąć na obiad. A to znaczy, że od razu będzie alkohol. Tam nigdy się nie mówi, idziemy na wódkę, to idziemy na chleb. Tam tak się mówi. Pytałem mnie, czy mogą zabrać ich tutaj do tej knajpy. Mówię, no słuchajcie, no nie, bo to moi zawodnicy, no trenerze, no chcemy iść. No i właśnie ten sposób, jak widzą obcokrajowca, to od razu jest zaproszenie, od razu jest, no co mogę dla ciebie zrobić. Znaczy Ormianie możemy powiedzieć, no nie przypadkiem był ten cytat z przyjaciela Chovanesa, zresztą rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Erewaniu. Ormianie są bardzo dumni z Ormian, którzy wyjechali, osiągnęli sukces, bo to jest, pamiętajmy, to jest jednak diaspora ormiańska wszędzie w świecie jest ogromna i Ormianie, którzy wyjeżdżają z Chovana się też widać, są wielkimi patriotami i Charles Aznavour był wielkim Francuzem, tak, ale zawsze też podkreślał, że jest Ormianinem i jak mówimy o różnicach trochę, no z nami nie zawsze tak jest i jeśli wyjeżdżamy i z polską emigracją. Także chyba takie podkreślanie nawet tego kraju, w którym się mieszka, w którym się żyje teraz, to zresztą o czym Chovanes powiedział, a taką kropkę wyraźniejszą chciałem powiedzieć, to jest, no jesteśmy z niego dumni, bo oni mówią, bo dla Ormian on jest i tak ich, tak, bo on osiągnął sukces, bo on jest kimś, bo oni zresztą, to nie były inscenizowane sceny, jak tam, jak dzieci się witały z Chovanesem, jak podchodzili ludzie i pytali, bo to też jaka jest różnica też między nami, Ormianami. No Chovanes jest dużym gościem, nie będzie zdejmował koszuli, bo rzeczywiście nie o to chodzi. Widzieli Państwo, rzeczywiście ogromną pracą osiągnął też to ciało, które pozwala dźwigać takie ciężary. W Armenii ludzie podchodzą z dumą i z wielkim szacunkiem, a u nas powiedzmy nie zawsze to się zdarza, tak? Bo u nas paker, tak? I tam absolutnie to jest niemożliwe, bo po prostu tam patrzą na rzeczywiście na pracę i są zupełnie inne pytania. U nas... Może to jest od tego, że to jest po prostu mały naród, jest trochę mało i zawsze są dumni swoich bohaterów, swoich osób, które reprezentują i pokazują swój kraj, ponieważ no, każdy z nas jest w jakimś tam sposób ambasadorem historii i narodu za granicą. No może dlatego, no ja pamiętam jak ja byłem dzieckiem, ja pierwszy raz jak miałem, założyłem dres reprezentacji Armenii i miałem na plecach napis Armenia, ja w tym poszedłem spać, ja nie chciałem to zdjąć. Ja miałem tak ciepłe plecy, ten napis Armenia na plecach, to czułem, dało mi takie skrzydła, że ja nie chciałem tego w ogóle zdjąć. I tego nie dało się kupić w sklepie, więc byliśmy dumni właśnie, co mnie też dziwiło w tym samym początku, ta różnica właśnie, kiedy pracowałem w AZS-ie, przygotowałem zawodniczkę do Igrzysk Olimpijskich jako sparring partner Anię Korozę, dziwiłem się, że jej na studiach nikt nie pomaga jako reprezentanta Polski. Ona przechodziła przez wszystkie problemy, jakie problemy każdy student przychodził. Nikt nie chciał pomóc osobę. Chodzi mnie o jej, nie to, co ona nie zalicza, a ktoś zalicza. Ktoś postawi, bo zaliczyła. Nie, po prostu, żeby przenieść termin, żeby dać jakieś tam inne możliwości. Nie, ona po prostu musiała ciężko uczyć się i bardzo ciężko trenować, bo życie sportowca to jest bardzo trudny trening. To jest czasami... Dwa to jest standardowo, a czasami trzy razy dziennie zawodowi trenują. Więc ona jeszcze to wszystko musiała łączyć z nauką, a w Armenii tak nie jest.
W Armenii ta instytucja, ta szkoła jest dumna, że ma takiego sportowca, który jest reprezentantem kraju, przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich i wszystko robi, żeby pomagać tą osobę. Więc właśnie przypomniałem sobie ta różnica, no czasami gdzie ja dostrzegałem te różnice.